Witam was w moim let's play z gry Ghostmaster i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Dzisiaj mam gościa. No cześć, to ja, tak. Mr. Lucas. I będzie mi towarzyszył podczas nagrywania okropnej planszy, także mam nadzieję, że mi umili nagrywanie. No. Nie no, jak 2 godziny to będzie wesoło. No bardzo, dostanę szału, nie? A właśnie... Nie, ja się trochę pośmieję. Ja sobie nie przypomniałem, jak duchy uwolnić. O kurde. No Jezu, zawsze dobra. Nie, dobra. Coś tam będę pamiętał. Dobra, najpierw pójdziemy do gabinetu strachu i jak zawsze se moce kupimy, nie? No. I jak myślisz, co kupić? Dla kogo? No ja nie wiem, nie znam się za bardzo, ale no nie wiem, no może coś dla ulubienicy. Dla ulubienicy? No ale mam plazmo złotych. O, dużo się uzbierało. Więcej niż zwykle. No, dobra, poszczałka jest. Dobra. Zazwyczaj było 600. No. Coś się koło. Bo oszczędzałem trochę. Czekaj. Może coś dla tego druga. Ale dobrze. No. Nie, coś mówiłeś. Mów. Nie, mówię dobrze, bo mam relację na żywo w całej okazałości. Dźwięk też słyszę. A, z twoich słuchawek. No właśnie, to jest dziwne. Bo to u mnie zawsze... Tylko u Jakuba takie rzeczy, tak. U nikogo więcej. Dobra. Ten pykastacik, co on ma tutaj przemawiające zimno, strach, dominacja, odętwienie, pochlitaniec, co? Przyjmuję kontrolę nad wszystkimi śmiertelnikami w pobliżu ducha. Dziwne. Nie, dobra, może coś dość wyśle, do skosnicy kupię. Czekaj. Nie wiem, co kupię. Zawodzenie się przyda, czy odczytywanie na sobie? Co byś wybrał? A co jest, czekaj, dobre? Czekaj, coś takiego fajnego? No nie wiem. I jeszcze jest widmowa zjawa. Pozwala duchowi stworzyć widmowo obraz innej osoby. No to weźmiemy chyba, nie? No. Bo to może śmiertelników przestraszyć. Ale nie, no kup coś marzę, bo ja ją uwielbiam. No ja też lubię. No, takie dwie przyjaciółki, nie? Wtedy to nie powiem, jak to zabrzmiało. A ja znam takie dwie przyjaciółki, które nakręciły taki filmik. Aha. Dobra, już... Nie no, dwa są takie filmiki, nie? Ale ten, o którym myślę, czy...? No, z takiej fajnej strony, którą wczoraj znaleźliśmy. Tak, z Lizardem, którego pozdrawiamy serdecznie. No, pozdrawiamy serdecznie. Dobra, to nie wiem dla kogo, nie wiem, dla niego, dla upiorliwego, strach i przewidzenie, to się przyda. Bo właśnie dawno go nie brałem na misję, nie? A ja go nie znam. Nie znasz go? Jak go nie znasz? On był w pierwszych tych... wystraszeniach. Nie kojarzę przynajmniej. To może go dzisiaj jeszcze wezmę. Słuchać mnie 2 razy. Nie, ja tam nic nie słyszę. O, dla bólu już nic nie kupię. Bólu szkoda. W ogóle buty mi się zawsze kojarzy z nickiem Cloudy, nie? Destiny. Kurde. No. Nie, kurza stopa. Nie wiem, co byś tutaj... Jeszcze komu byś kupił, bo skoro jesteś teraz, to jeszcze ten... Biorę ciebie pod uwagę. Czekaj, kurza stopa. A mówiłeś, że... czekaj. Jak ten się nazywał? Ten taki, co niewyobrażalnie moce ma takie... dobre? No właśnie kurza stopa, ale to wiesz, nie każdy może być, nie? Ogólnie... Nie na każdego może działać. No, nie wiem, czy tutaj widzieliście, tutaj są też przekaźniki na dworze, ale to wszystko się ładnie wyjaśni, ja wam tutaj nic nie będę mówił. Wszystko się ładnie wyjawi na koniec gry. Nie, może na koniec nie, ale w międzyczasie... Kurde, nie wiem, komu jeszcze kupić. Ognisty omyk? Jakaś światła, iskra, awaria, piekło. Może być awaria. Piekło. Jeszcze piekło. Mi nie stać, kurde. A ile to? No tam 1000, niestety. O! Kurde. To raczej nie. Nie kupimy. Tych jakoś tak, tego mańka jakoś nie przepadam za bardzo. Jakiś taki dziwny jest. W ogóle znowu mi zimno. Dobra. Wibracja, ona to jest dobra. Czekaj. Jaki korpus. No tutaj, nie, świetnie. Czekaj, wycie, to tutaj wycie. Tak. Przerywane wycie w środku nocy, śmiech. Nie, to wycie może jej kupię. Dobra, no i koniec. Ona jest łysa? No tak, bo to jest żywioł jak powietrza, ten wicherek też jest łysy. Dobra, no to wychodzimy ze sklepu, bo chyba wszystko kupiłem. Chyba, że to jeszcze... Wicherek, a ma takie wielkie. No właśnie. Dziwne. Może, wiesz, może to jest normalne u żywiołaków, nie?
nic nie wiadomo. Nie wiem. Może też obie płcie odziedziczają. Może. Jak te. To jak... ciekawe, co się dzieje tam na dole. Połowę tego. A czekaj, to przyjrzymy się. Skrawek. Nic nie widać. Ani tu. No właśnie. Ani tu. Dobra. Takie te, jak reklamują w tych mango. Takie kurcze te obciskające. Mango to jest straszne, kiedyś oglądałem, jak byłem dzieckiem. Nie wiem, co mi wstąpiło. Dobra, chyba wychodzimy ze sklepu, chyba że ty myślisz, że jeszcze coś kupić. Nie no, już te 400 sobie zaoszczędźmy i... Dobra. To wiecie co, ja zrobię cięcie i zrobię dwie rzeczy. Sprawdzę, jak to się nagrywa. I jeszcze no. Sprawdzę, jak te wszystkie duchy uwolnić. Także dobra, zaraz no. Do was wracamy. Gdzie jest F12? No, nad ty. No zaraz wracamy. No i jesteśmy z powrotem, wszystko ogarnięte. Lukas zanotował kilka ważnych rzeczy. Mam nadzieję, że zanotowałaś. Tak, mam tagi. No, no i lecimy na misję o nazwie Duch Zoperowany. I przeczytajcie sobie opis, zatrzymując filmik. Fajny jest w ogóle screen z tego. No, dokładnie. Taki sexy. Dobra. Romeo. Słuchamy. Nadszedł czas, aby zatrząść kolejnym bastionem poczucia bezpieczeństwa. Uwielbiam tego lektora. Śmiertelników. Spójrz na przepełniony szpital miejski w Grobowie, gdzie bezmyślnie... Fajna pielęgniarka szła. Silent Hilla, nie? ...w niedbałych ciałach uciekające ku wolności dusz. Wystarczy jedynie usunąć kilku konowałów. Choć pamiętaj, szczypta chaosu zawsze dodaje zwycięstwu smaku. Tak, tutaj moja mama będzie w wielu formach. Stałej, ciekłej i gazowej. Tak. I wyłącznie pielęgniarskiej. Dobra, skostnica tradycja. Jak widzicie, tutaj już więcej duchów możemy zabierać ze sobą. No właśnie, do tej pory było 6, no. 7 ostatnio chyba. Ale już, nie? Im trudniejsze, tym więcej, nie? Dobra. To dobrze. Skostnica jest niezbędna. Ja kupiłem... jaką moc kupiłem? Czekaj. Marze coś chyba dokupiłeś? Tak, Mara też. Jak mogę o Marze zapomnieć, nie wiem. Dobra, myślę... Wibracja. Gdzie jest wibracja? Jest. Dobra, ognisty omyk też się przyda. Wielonóżka też, no i jeszcze jeden duszek. Co byś wybrał? Chyba, że w ogóle jeszcze jakiś byś wybrał. No nie wiem. Nie, czekaj, bo tu... Tak się nie pytam, głupio. Ktoś to... O, możemy... No, tego... lektora możemy wybrać. Uwielbiam, Hannibala. Jest taki fajny. No. Trochę mi go żal zawsze, ale dobra. Ma fajne moce. No. Prosto w objęcia ciemnej, strasznej nocy. No, dobra, jak, idziemy siepać. Tak, i jak widzicie, mamy tutaj do przeczytania tych epitafiów od cholery. To ja będę je chyba czytał, bo to jest taka tradycja. Dobra, no to przeczytam. Ja nie widzę, bo tu mi tutaj zasłania, ale dobra. To jest Tadeusz Polodek. Polodek, chyba że ty chcesz czytać. Nie, Płodek przeczytałem. Płodek. No dobra. No to o, na zmianę, teraz ja będziemy czytać. Tadeusz Polodek. Tadeusz został przypadkowo podpalony w wypadku w elektrowni, ale także zaliczył dość poważny upadek. Twoja kolej. Dobra, czekaj, coś widzę. Freddy Wiąz, tak? Mhm. Freddy Wiąz doznał poważnych poparzeń twarzy, kiedy przypadkowo został ublany kwosem. Musiał bolać. Mimo poważnego zapasu brzytw, ma więc co? No, tak sobie tak? Bez sensu. Dobrze? Tak, dokładnie. Ma więc problemy z goleniem? Aha, trochę to dziwne. Robert Clipton. Clipton został ciężko poszkodowany w wypadku z Donatą Prawiński. Ty, szybciej. Zdzisław Piratek majaczy pod wpływem zażywanych leków. Coś mi się włączyło. Nie widzę. Nie, no ten ekranik jest mały. Mamrocząc, kopiowanie zakończone, stare kopiowanie zakończone. Aha. Gracjan. Szapołowska. A, Jezu. Gracjan jest straszny.
Gracjana Szapołowska. Szapołowska została ranna w tym samym wypadku co Polodek. Być może to ona była odpowiedzialna za podpalenie go. Lodek. Donata Prawiński. Donata Prawiński, o, znamy już ją. Donata, pomimo że Donata nie przewada za Robertem Cliptonem, kurczę, no nie widzę, no. Odniosła rany w tym samym wypadku. Dobra, to może ja będę czytał. No, ten. Bo ja nie widzę, no, naprawdę. Pułkownik Jaromira Karuzelski. To do Jaruzelskiego mam wrażenie, że jest jakieś nawiązanie. No, ja też. Pułkownik Karuzelski została, a to jest jeszcze w dodatku kobieta, została ranna podczas manewrów ze swoimi żołnierzami. Walter Goeter. Manewrów. Czy manewrów? No ale jakich? No właśnie. Dziwne rzeczy robiła. Odkąd tylko został przyjęty do szpitala, Walter narzeka na chroniczne bóle serca. No to kardio, coś tam. Siostra Lucyna Dzikuśma. To Dzikuska. Czyli moja mama numer jeden. Lucyna cieszy się pośród personelu opinią zimnej i wrogo usposobionej osoby. Moja mama numer dwa, siostra Julia Wzdychalska. Julia jest straszliwie naiwna i łatwo poddała się zwodniczemu wdziękowi doktora jakiegoś tam. Siostra Alfonsa. Siostra Teodora Ukropna. Oddziałowa Teodora Ukropna, mimo swojego ognistego temperamentu, jest dobrą pielęgniarką. Stefania Zwłok. Anna byłaby wściekła, gdyby dowiedziała się, że nie tylko ona chodzi z doktorem Alfonsowiczem. Genovefa Zamnowska. Gęcia jest beznadziejnie zakochana w doktorze Alfonsowiczu. Kurde, to cały szpital. Jezu, to on chyba Dobra, nie powiem. Jakby to delikatnie ująć, przeskoczył cały szpital. Tak, delikatnie, dokładnie. W poszukiwaniu atrakcji. Tak. Naczelna małpa pielęgniarka, siostra Kwaszonka robi wszystko, co w jej mocy, żeby utrzymać personel w ryzach. Siostra Helena Kwaszonka, naczelna... Aha, to nie, to już to czytałem, dobra. Doktor Katarzyna Zabijak. Doktor Katarzyna jest szpitalnym patologiem. Świetna praca. Ma bardzo wątły kontakt z rzeczywistością. Nie, patolodzy są fajni. Doktor Sebastian. O, jest. No, jest. Jaki dziadyga. Doktor Alfonsowicz jest nałogowym podrywaczem i ma romans z niemalże połową pielęgniarek w szpitalu. Dobra. Doktor Anna Współczułek. Współczucie okazywane pacjentom czyni Annę popularnym lekarzem. Doktor Szydełko Zgodnicki. Doktor Zgodnicki, obdarzony jest straszliwie drażliwym usposobieniem, słynie z besztania innych pracowników za najmniejsze przekroczenia, czy tam wykroczenia. Jezus Maria. No. Chory ten szpital. Co za łachudra. No, doktor Wiktor Znieczulica. O, świetne nazwisko. Frywolne zachowanie doktora Znieczulicy irytuje doktora Zgodnickiego, który chce koniecznie opowiedzieć komuś o swoim samochodzie na baterie słoneczne. O, ekologiczne. No. Kevin Samodomek. No to do Kevin Sam w domu nawiązanie. No. Kevin lubi dęcznych, słabszych od siebie. Karol Śpioszek. Karolek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy ma przy sobie swojego ukochanego króliczka. Króliczka. Sweet. To chyba ten, co był na screenie. O, coś mi przycięło, już się przestraszyłem. Dobra. No to teraz duchy. Jak widzicie, tutaj mamy ogromny szpital od cholery. No i zaczynamy od dołu. Kolejna Banshee, bardzo wdzięczna, mam nadzieję, że ją uwolnię. Słuchamy, co mam do powiedzenia. Brigida Jones. Mój ślub miał być najwspanialszym wydarzeniem w całym życiu. I może nawet by był, gdyby pojawił się on. Czy ja mu nie wystarczałam? Głosy poprowadziły mnie z białego pokoju na dach szpitala, prosto w objęcia błyskawic. Teraz mówią, że niewierni mężczyźni muszą być ukarani.